sanitizing, cause I'm a virus. So dirty like an old Osiris. I never tiptoe when I'm on papyrus, cause my words bleed through band-aids, can't hide this. Okej, cześć, siemanko, z tej strony Nexium i witam się z wami serdecznie w kolejnym otwieraniu paczek. Gdzie jest kamera? Tu jest kamera. The fuck, dobra, jest szczęśliwa godzina, może się mi uda w końcu trafić jakiegoś totsa z BPL. 50 oszka! O mój Boże, paczka z benzemu, nawet nie wiedziałem, że jest taka. O kurwa. O kurwa, dobra. To może być naprawdę cenne. Więc trzeba uważać. 50k i co mamy? Serio, kurna. Higuain w paczce za 50k najlepszy. Wow, mamy chociaż duplikat Hulka. Dobra, mam fajny sposób, jak to wszystko ładnie i sprawnie zrobić. Wszystkie karty sobie wyślemy do klubu. Ale Hulka sobie damy na szybką aukcję za 700, tak jest, za 700 monet go sobie wystawimy. Dobra, i teraz ostatnia paczka na dziś. Wiem, to będzie bardzo krótkie otwieranie, ale spróbuję trafić kogoś na tej paczce, naprawdę. Tak, wiem, że to jest pierdolenie, ale wiecie, paczka z Messi, z kartem, bądź coś takiego, ładnie zawsze wygląda, któryś raz z kolei mi się już trafia. Hard, ale jest Messi, otwórzmy sobie. Tu mam aparat, otwórzmy sobie aparatem, ja zamykam oczy. Dobra, 50 w górę i poszło, zamykam oczy, nie patrzę. Boże, błagam o coś dobrego. No nie musi być już ten mata, ale naprawdę chciałbym, dobra. 3, 2, 1 i jest inform! Jest inform, słaby inform, ale jest inform. Tak jest. Nawet bardzo słaby inform, ale jest inform, nie? Ładnie wygląda. Zawsze. Cholera, ja pierdolę. Masakra. Jest Aubameyang, który jest super dobry. Mamy tutaj Wellingtona. Mamy tego informa z Celticu Glasgow ze Szkocji. Mamy Sandro, mamy Embię, mamy duplikat Isco. Ale dobrze, że się nam trafi ten inform, to zawsze fajnie wygląda. Pytanie tylko, czy on nam pójdzie, bo jest chyba trochę taki jakby słaby. Dobra, wystawimy sobie 10, ciebie za 10k. No liczyłem na taką fajną niebieską kartę, 90 overalla, środkowy pomocnik ofensywny, Hiszpania. A tu dupa bita. Dobra, NBA ciebie również wystawimy sobie za 650 monet. Isco ciebie również, chociaż nie wiem, czy ktoś ciebie kupi. Bo jesteś bardzo dobry w trybie kariery, ale no Ultimate to już tak nie działa niestety. Tutaj możemy sobie i zobaczmy w ogóle, kogo mamy. Mamy danego z Portugalii, zawodnik Zenitu. Wcale nie aż taki szybki, ale też z bardzo dobrymi statystykami, dosyć już całkiem stary zawodnik. Juan Fran, czyli jeden z lepszych prawych obrońców, nie licząc dla niego Alvesa oczywiście, do Ligi Hiszpańskiej. Aubameyang, Bony, Ramirez, Wellington, Sandro, mamy Vargasa jeszcze, który naprawdę może całkiem ładnie chodzić. Mamy dwóch zawodników z tej samej ligi. Dwóch zawodników, znaczy się z tego samego klubu, bo z ligi to pewnie mamy więcej, no na pewno mamy więcej. Dobra, więc może sobie wystawimy Vargasa. Sekunda. Nie, dobra, nie, to tak nie będzie działać, bo się zastanawiałem, czy nie lepiej sobie dać Wellingtona z Zenitu, czy stąd do składu mojego, do mojej hybrydy, ale nie, to lepiej będzie z Wellingtonem ze Spartaku, bo wtedy ma większe zgranie z Spartaku, Boże, nie, ze Spartaku, no dobrze, bo wtedy ma większe zgranie z Hulkiem, tak jest. Dobra, wystawimy sobie, każdego zawodnika sobie wystawimy. A teraz się już liczą powoli każde końce w tym otwieraniu, wielkim otwieraniu, które jest sponsorowane przez Kebadiela. Wiem, że Wintrze ma błąd, ale już tego nie zmienię. Ale cicho, nikt się nie połapał, tym bardziej, że o tym wspomniałem w filmiku, cichutko. Nikt o tym nie wiedział, dobra. The fuck. Aubameyang. 650. A i w ogóle teraz kamerka prawdopodobnie będzie w lewym rogu u góry, więc powiedzcie, co o tym sądzicie, będzie też mniejsza. Bo w ostatnim tam było dużo powiedziane, że kamerka ma być
dodatkiem, a nie sam. Pierwszy raz robię w ogóle coś takiego tam z kamerką. Więc sorry was bardzo za to, że tak to trochę nieprofesjonalnie wyszło. Mam nadzieję, że już teraz będzie lepiej. Dobra, danego jeszcze sobie wystawimy. No i w sumie to by było na tyle. Mamy tego informa nieszczęsnego. Nieszczęsnego jeszcze może sobie otworzymy jedną złotą paczkę. Joe Hart i Benzema. 7,5 tysiąca. Kościelny. No, ostatnio całkiem ładnie gra, całkiem ładnie, nawet bardzo ładnie gra. Świetnie wyciąga i świetną bramkę ostatnio strzelił również bodajże z kim oni grali. Nie z Wigan. Z kim oni grali ostatni mecz? Z kim Arsenal grał ostatni mecz ligowy? Boże, nie pamiętam. Nie pamiętam, ale wiem, że naprawdę widziałem, że strzelił naprawdę bardzo ładnego gola. Co tutaj mamy oprócz kościelnego, którego zaraz sobie wystawię? Mamy kontrakty, które również tradycyjnie wystawimy na sprzedaż. Znaczy się na sprzedaż, na aukcję. Co tutaj jeszcze mamy oprócz kontraktów? No właśnie tutaj bramkarza Wiktora. Dobra, nie. Tylko kościelny pójdzie. Modyfikator jest trochę kijowy. Tą boosta damy do składu. O, może być Matipowi. Dobra, no i co to by było na tyle w tym odcinku? Znowu mi się nie trafiło nic dobrego. Ale, no, dobra, nie narzekam, jest inform, tylko szkoda, że ten inform pewnie jest wart gdzieś 12k, ja wydałem na niego 100k. To nie jest fajne. Dobra, mniejsza z tym. Jeśli z wami żyję, no to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. No i potrafiłem tego informa, no ale kurde, tak trochę gówną wart chyba. Dobra, ja się z wami żegnam. No i na razie.